Ostukoludova. A co dnes ty jest? Media się zastanawiają nad tobą, bo widzą, że rządzisz królami, bohaterów prowadzisz do boju. A ty tak cichutko, delikatnie wtulasz się u ludzi. Z nadzieją, że się tobą zajmią. A prawdą jest, bo cię nazwali nie inaczej, tylko ludową. Ty prowadzisz, ty rządzisz. Masz sobie jakiś charyzm, że umiesz prowadzić chętnych po łanach życia. Spoglądasz wysoko do, tam do nieba, bo słyszysz, że tam śpiewają o tobie. Wszyscy święci, że jest piękna, święta. A dawniej tak bywało, że nie było wystaw, konkursów, niczego nie było. A tam ci znawcy pomyśleli, że polska sztuka ludowa jest tak piękna, nazwać ją nawet świętą. A zamiast dyplomu to wyznaczyli tych anioły, co mają po 6 skrzydeł na plecach, żeby ją sztuką uwielbiały. Ale i mnie też minęło chyba więcej jak 70 roku miłowania się sztuką ludową. I to dziękuję za to. Ale jeszcze nie koniec. Ej, sztuko, sztuko. Tak jak się zmęczył tym gadaniem o tobie, nie mogę już dychać. Ale ci przebaczą, bo cię kochą. I wam wszystkim, co myście posłuchali, też dziękuję.